Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Eger, ze mną Dajczman, witaj. I Marek Jówko. Proszę Marianki. Proszę Państwa, żeby doszło... Chodź Marek, musisz bliżej, bo Cię nie widać, Marek. Żeby doszło do wywiadu wspólnego między Dajczmanem a Markiem Jówko, musiał być depozyt zapłacony w wysokości 100 tysięcy złotych, po 50 tysięcy złotych od każdej ze strony. I kto kogo pierwszy uderzy dzisiaj podczas tego wywiadu, ten dostaje 50 tysięcy od przeciwnika, to prawda? Tak, dlatego, że tylko pieniądze przemawiają i język faktów. To, że powiedziałem, że ta będzie bita, rozumiem. Zaraz on powie, że to samo o mnie. Natomiast chcemy przeprowadzić ten wywiad. Ty go ładnie przeprowadzisz. Mariankę dowiozłeś, wytrzymałeś, więc myślę, że i przeciwnik mój też wytrzyma i 8 minut spokojnie tutaj postoimy bez dymu. No szkoda 50 tysięcy, nie? No szkoda. To są spoko pieniądze. Pomimo tego, że dostaję więcej, ale no... Wlatuję w niego od razu pierwszego. Przesadził. Chociaż pomimo tego mnie nawet nie trafił, więc... Dobra, ale powiedz mi, bo było jakieś zagrożenie, że nie dasz rady walczyć, bo jak wtedy rozmawialiśmy, no bo byłeś troszeczkę pod wpływem pewnych substancji procentowych, ale tak, dzisiaj tak, już jest... alkohol, tylko alkohol. No mówię, że procentowy, mówię procentowy. Dzisiaj jesteś trzeźwy i walczysz, tak, jutro? Tak, oczywiście, wszystko z nosem jest w porządku. Ja jestem wojownikiem. Chcę ci krwi. A, nie przeklinać. A co z klątwą Dajczmana? A wiesz co, odwołałem to jednak. Jednak tą klątwę... Ale wiesz, o jakiej klątwie mówię? Tak, klątwa Dajczmana, że nie zawalczę piąty raz. Tak, no. No, jest wszystko w porządku, ugadane, wiesz. Odwołałem klątwę specjalnie na spowiedź i tak dalej. Jest wszystko git. A powiedz mi, ty większą nienawiścią darzysz Bagietę czy Marka Jówko? Powiem tak, no on ma więcej trochę lat, nie? Jówko, więc po prostu tak przystaje, że jednak go bardziej szanuję. Szanuję cię bardziej niż Bagietę. Tak czy inaczej, w mu się należy, bo się nie umie zachować, będzie jutro skarcony. Czyli wychowawczy taki. Wychowawczy, musi dostać. Rola ojca, tak? Musi dostać, na panelu siedział obok mnie, chciał poddymić, źle poddymił, także tak czy inaczej, jeżeli mam zaczynać, zacznę od niego. Dobrze, robimy to, od razu na siebie biegamy. Czyli jest ustawka na jutro tak, że bijecie się jeden na jeden, tak? Jutro. Możecie to przyklepać tutaj? Tam jest 5-5. Jak chce, niech idzie na kogo chce. Ja wiem, że zacznę od tej tyle. Zobaczymy. Łapię go za szyję i nie, że liściuję w normalny sposób, nie? On mówi, ty coś zrobi, patrz. Popatrz, dziadu, leśny dziadu, patrz. Nie, że będę go liściował w normalny sposób, tylko jeszcze takie pogardliwe takie. A ty, tko. Ojcowskie takie. A ty. Ojcowskie patrz, takie. Patrz na to. Z Bagietą fajnie ci wyszło, się zaplułeś także. O, sorry, ty masz usta zrobione? Botox masz zrobiony? A co mówiła pani kosmetyczka? Widać było. Po zrobieniu ust 2 tygodnie bez obciągania, moi drodzy. 2 tygodnie bez obciągania. Spokojnie, bo ma krzywę. Ja mogę, bo ja mam... Co on gada, Marek? Nie wiem. Ale to jest tak, że dzisiaj jest trzeźwy, także musimy docenić. Właśnie przyznałem mu to, że dzisiaj jest trzeźwy. To widać od razu. I to jest tak, że proponujemy wszystkim zawodnikom na konferencjach, żeby nic nie pili, nie brali, żeby byli sobą. Tam się Dax przygląda. Właśnie chciałem powiedzieć, że Dax jeszcze tutaj. Dax, chodź jeszcze tutaj do nas, chodź. Jeszcze tutaj w trójkę, czekaj, oddalę. Jeszcze, czemu, dawaj. Będzie w trójkę. Chodźcie. Dawaj, siadaj, chodź tu jeszcze, chodź do nas. Znaczy siadaj, tu nie ma gdzie. Panowie. Tak. Nie będę robił tutaj drabiny głupich, ale kto z was ma największe szanse? Kto z was ma największe szanse na wygraną? Nie, ja takiego obiektywu już nie mam. Szczerze? Nie, obiektyw. Szczerze? Kto ma największą szansę? Szczerze? Na wygraną? Ten chłopiec. Marek Jówko, tak? Ten chłopczyk ma. Tak sobie jaja robi. I od razu mówię 14, żeby nie było, że odbij. A co 14? Już ja wiem co. Co 14? Ja. Mam nadzieję, że nie chodzi tu o wiek. Mam nadzieję, że chodzi... Odbij. Okej, odbijam. Odbij. Marek Jówko Sigma tutaj mówi, co mamy robić. Dobra, panowie. Sorry, szanuję go, 14 lat Muay Thai, odbijam nie, od tego. Naprawdę, myślę, że Marek Jówko nas zrobi, nie? On jest takim kotem. Terminator, tak? Weź sobie wyobraź, że Marek Jówko nokautuje Norasa. Ja mam tą wyobraźnię. Noras, wyobrażasz sobie to, że cię Jówko znokautuje? Najgorszy scenariusz. Dlaczego najgorszy? Nie wiem, to znaczy ja nie mam takich jakichś zajawek, sorry, ugryzłem się w język. Ale nie, tego nie powiem. To powiedz, Marek, powiedz, nie, powiedz to. Nie, powiedz to, Marek. Nie, powiedz to. Nie, bo się będą, przeciwnicy nie będą mieli do mnie szacunku i powiedzą, że jestem gorszy. No powiedz siąść to, Marek. Na dupę i mu się spierdzieć na ryj. Wiesz, na ryj, siąść mój, tak się zesrać. Faktycznie mogłeś tego nie mówić, Marek. A widzisz, patrzą na mnie. Ale Dajczman jest zachwycony. Dajczman jest zachwycony. Możemy tak walczyć, jeszcze bez suspensorów. Ja to... Ale stwierdzeniem na twarz? Zresztą powiedział.
A, nie słyszałem. Dociera do ciebie. Nie słyszałem tego. Nie słyszałeś? Nie. Dobra, ale powiedz, Deichmann jest mocnym podymiatorem, co? Jest mocny. Tylko niewiele, nie rozumiem, po co on się w niego... Jakby, wiesz, jutro mamy walkę, miał konferencję, miał wszystko od tego, a on postanowił się na ważeniu na niego rzucić. Dlaczego to zrobiłeś, Marek? Tak nieudolnie. Nic mi się nie stało, to była tylko taka mała próba. Chciałem zobaczyć, czy on coś umie, czy nie. Czyli jakbyś chciał go skrzywić, to by było... Ale jest silny. Zobacz, jest silny, bo go dwóch czy trzech ochroniarzy nie mogło utrzymać. A powiedz ostatnio, co ci ochroniarze zrobili? A co zrobili? A, okej. Okay. Nie łapali mnie za jajko lewe. Nie łapali? Za prawe. Czyli łapali? No niechcący złapali, wiesz, tam ręka się obsunęła, ale to wiesz, bardziej w stylu złapania, prawda, nie? Ale... Złapania mnie za właśnie największą część. Dygnął ci? Nie, wiesz co, wymasował Vincent. O czym my mówimy? On jest w ogóle nieświadomy tego, co on mówi, co? Ja nie wiem, co tu się... Nie, tu nie ma jak coś. A myślisz, że mógłbyś go wziąć do waszego teamu? No nie wiem, wiesz, no to zależy od Aliego, Ali jest głównym tutaj szefem, o, prawda? Chciałbyś dołączyć do nich. Halo. Ja nie mówię o ochroniarzach, wiesz, prajmowskich, to odbijam od tego. Nie, to są ochroniarze ci, co oni z nimi co ciągle chodzą, nie? Bo się boją chodzić sami, co prawda. Macie ochroniarzy? No mam komandosa. Kogo? Komandos! Komandos! Tu się nikt nie zmieścił już. Komandos! Chodź tu! Patrz, pokażę wam teraz mojego ochroniarza. To jest komandos, chodź tu. O co tu chodzi? Nie, ktoś inny, to nie jest on. Kto to jest? Kim jesteś? Komandosem. Jestem komandosem. To nie możesz tak robić. Dobra. Witam serdecznie. Jestem komandosem. Jestem prawdą ochroniarzem. Jak coś zapraszam do kontaktu. Miłego. Dobra. Do kontaktu. Tak. Numer 0700 i tak dalej. Pozostawimy to bez komentarza. Co, Marek? Ja bym jeszcze... Bez komentarza. Dwa słowa prywatne. Jeszcze raz wyrażam szacun dla prowadzącego tutaj. Dowiózł Mariankę do końca. Dowiózł. Gryziony, kopany, słownie, poniżany, ubliżany. Ona tam jest. Nie mam do niej szacunku, jak tu do jednego z redaktorów. Nie mam, gdyż nawet się nie przywita. Odbij od Marianny. Marianka, ja cię kocham. Podobasz mi się. Odbij od niej. Odbij chłopczyku. Pani Marianka w ogóle. Masz duże szanse. Jak się, pani Marianna. Jak to jest słuszny konflikt, to Mariankę się pobije. A ciebie pani Marianna, chłopczyku. Nie Marianka. Pani Marianna. Nie, Marianna. Tak, oczywiście. Tam mowała mi krwawienie z nosa, szacuneczek mega, nie? Nie musiała tego robić, a mi pomogła, więc fajnie. Naprawdę dowiozłeś, dopiero na koniec wyszła. Obraziła się, focha strzeliła. No mi Marianna nie pomogła, ale za to podoba mi się. Marianna, ja cię kocham. Czy chcesz poderwać? Wiesz, ona mnie podrywała już, nie? Opowiedz o tym. Podeszła tak nieśmiało, tak jak wycierała Deichmanna chusteczką, tak chciała wytrzeć też mnie. Może nie będę wchodził w szczegóły, nie wiem czy sobie życzy tego, prawda? Ale będę musiał, po gali na pewno będę musiał skorzystać tutaj z Marianny usług. Przyjdę, poderwę, dam jakiegoś kwiatka, jakiś buziaczek, coś tego. Zobaczymy. Dobra panowie, dziękuję wam bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki panowie. Mega kod wywiadów Ekiert. Dziękuję Marek. Jeszcze Deichmanna na dwa słówka, bo najkrócej byłeś. Deichmann, powiedz mi. Tak. Co jutro się wydarzy w oktagonie? Czy będzie dominacja genetyczna Deichmanna? No tak, będzie oczywiście, wiesz, już powiedziałem mój plan, ale jeszcze jak tam będzie w MMA, to nie mam problemu, żeby mi tam, wiesz, klapsy w pośladki, nie? Dobra, tyle, nie? Nie mogę zdradzać mojego planu. Dobra, dzięki. A jego będę tak doił za te suty.